kurwa drifterzy! Siemano, mamy rano. Witam was bardzo serdecznie w ten jakże wiosenny poranek. Tak, z wiosny to tyle mamy właśnie, że jest kalendarzowa. Ale kwiecień, plecień, dobra jest, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, ja wam powiem tak, w chałupie zimno, na dworze też zimno, drzewo się skończyło, trzeba coś przywieźć. No i tak, załadowałem bagażnik sobie, trochę olchy, trochę tam sosenki i podejrzewam, że starczy, żeby tylko tak trochę przepalić, bo to tam wiadomo, w tym piecu to reszta to się grzejnikami dogrzeje, ale z pieca jest fajna temperatura i tak patrzę. No, to jest suche wszystko tutaj, a tutaj to jest to, co właśnie tam niedawno wycinałem, ten cały posusz i tak dalej. I teraz zobaczymy, co to w ogóle jest tutaj. Tak rzutem na taśmę, ten kawałeczek na przykład. O, 12. Kurde, to wszystko tak leży. 13,4. To do pieca akurat będzie. A tutaj ile to wygląda? O, 12,8. To wszystko jest suchutkie, widzicie? To takie suche już właśnie wtedy ściąłem, nie? No i to jest takie coś na dzisiaj. Nie chcę mi się tej przyczepki tam brać, za busa zahaczać i tak dalej, bo mam trochę inne plany związane z tym. Ale to już następnym. Tak dzisiaj na szybciutko. Tak na szybciutko chciałem wam po prostu pokazać, co sobie zacząłem tutaj robić, nie? Dobra, moi mili, fajnie. Cieszę się, że jest właśnie taki dobry odbiór pozytywny, że tam lajkujecie i komentarze. Pozdrawiam wszystkich komentujących, dziękuję za wsparcie i oby tak dalej. Super, to mnie motywuje. Dzięki bardzo, pozdrawiam.